Tak, to jest, moi drodzy, postać wyzwaniowa, na której staram się już kontynuować naszą wspaniałą podróż. Ja chyba na chwilę sobie nawet tutaj ustawię tarczę, która będzie lżejsza. A, nie mogę takiej ustawić. Nie mogę w sensie ustawić tarczy lżejszej. Bo i tak byśmy nie rolowali wtedy, a role to bardzo ważna rzecz. No dobra. Znacząco zwiększy negację obrażeń magicznych. Magiczne chyba by mi się nie przydały za bardzo, tak mi się wydaje, na tę podróż w ogóle. No dobra. No to bez tarczy pójdziemy, słuchajcie. Wystarczy, ale mam nadzieję, że nie na tarczę. Chociaż w sumie tutaj akurat to by bardziej mi się tarcza przydała. Tylko nie rozumiem, dlaczego... Aha, bo rękawice były te przeciążone, dobra. No tak, to już teraz wszystko rozumiem. I pamiętam, że ten drugi tutaj, który jest na dole, to jest taki tam prawdziwy killer, nie? Dopiero. I to z tym kolesiem powinniśmy się rozprawić najpierw. Tylko że nie da się, bo on tam czyha w ukryciu. Na Platidus Axa nie. Siemanko, Kasper, nie idziemy. Nie ma to najmniejszego sensu tutaj. Na wyzwaniu Any Percent. Żeby dokładać sobie coś takiego. Tu i tak starczy wyzwań. Gdzie on polazł? No, tu się tak kręci zawsze, nie? No dobra. To sobie przebiegniemy ten kawałek chociaż. Nie wiem, czy oni odpuszczą mi. Wygląda, jakby nie chciał odpuścić. To dobra, to mam inny pomysł. Skoro ten jeden, jedyny, nie chce mi odpuścić, choć wydaje mi się, że on odpuści, tylko że on sobie tutaj patroluje, a jednak nie, patrzcie na to. Tutaj, kurde, agresor mu się odpalił. No i dobrze, bo na tamtym etapie bym wolał jednak mieć spokój. Co za gość! A, przypominam, słuchajcie, gramy na maksymalnych ustawieniach graficznych w Elden Ring i też Ray Tracing jest włączony też na maksymalny możliwy poziom. Co? Przecież miałem blok podniesiony, ale absurd. Nie no, bez jaja, no nie będziemy aż tam lecieć. To jest dziwne dość. No idzie, idzie w końcu. Żegnamy. Dobra, tamten się nie skapnął. Także jesteśmy w grze jeszcze. Teraz sobie tego możemy zesnajpić. Znaczy, nie oszukujmy się, najbardziej ryzykowny to i tak będzie moment przeskoku. A nie tego wybijania wrogów po drodze. To będzie najgorsze. No, nie wierzę. No, że on tym nie oberwał. To jest jakiś cud po prostu. Co jest? No. W końcu. Na psiaki to oczywiście tarcza. Ja wiem, że gram bardzo zachowawczo, ale kto nie robił takiego wyzwania, nie zrozumie po prostu. Albo przynajmniej nie każdy, znaczy na pewno nie każdy, no bo... Ja już widziałem jakieś dziwienie się, dlaczego na przykład zmieniam ekwipunek przed wejściem na bossa, po prostu na żywioł nie lecę. Albo dlaczego maleni nie robimy na takim wyzwaniu, choć... W sumie od samego początku było tłumaczone, nie? Nie, wiecie, różnie to bywa. Wiadomo. Gdyby była malenia, to powinien być... Nie, to powinien być Placidus Axe. Byłby Placidus Axe, powinna być malenia. Byliby i malenia, nie Placidus Axe, powinien być ktoś jeszcze, nie? A, no nie...
do końca każde z takich wyzwań jest po prostu easy. W sumie runy możemy zdobyć. Bo to aż na 12 poziomie mamy. Wait. Czy jestem na pewno poza jego zasięgiem? Dobra. W sumie ten drugi skok już nie był do końca potrzebny. Dobra, i chodźmy do punktu łaski. Najszybciej osiągalnego. Moi drodzy, mamy to! Od... no tak, możemy od niej kupować oczywiście nowe przedmioty, ale to już może od początku praktycznie... no... trzeciego streama robić, jak dobrze pamiętam. Dobra, i ustawimy sobie tutaj... niezmierną negację obrażeń fizycznych, elegancko. Z ciekawości, czy jestem w stanie ulepszyć jakoś tego? Nie, nie mamy konwali. No dobra, no to nie mamy, to nie mamy. 10 godzin, 41 minut i 5 sekund, moi drodzy, to jest wynik, jaki mamy na razie na tej postaci naszej wyzwaniowej. Także to też jest możliwe, żeby sobie to ogarnąć. Ale, moi drodzy, ja nie przedłużam. Idziemy teraz w tym kierunku, znowuż na górze Gelmir. I możemy zdobyć teoretycznie w prosty sposób konwalię, żeby sobie ostatni raz ulepszyć mojego przywołańca, mojego pomocnika. Nie wiem, czy to się uda, nie wiem, jak to wyjdzie. Oczywiście, no, będą dymy. Chyba spadnę. Wow! Trzymaj się! Wiedziałem, że coś tu się chorego wydarzy zaraz. Ja pierniczę! Ale zawał, myślałem, że mnie weźcie jakoś do siebie. Tam już dwie, zobaczcie, rozjuszone żelazne dziewice czekały na to, żeby tylko po prostu mnie zamordować. Jedna tańczy, druga czeka, no też zaczęła tańczyć i no cały czas są w dobrym nastroju, mimo że mnie tutaj jeszcze nie ma przy nich i raczej nie będzie, ale było bardzo blisko, żeby ten żywot się zakończył bardzo niefajnie. A bardzo niefajnie też może być w miejscu, do którego teraz idziemy, bo tam znajduje się ta oczywiście upiorna konwalia. Na siódmym poziomie, w towarzystwie Rydwanu Kata, ognistej pułapki i kilku mocnych wrogów, więc będzie super. Naprawdę. Naprawdę fantastycznie. I to w tę stronę musimy jechać, jeśli dobrze pamiętam. Tak było, Odish. Okej. Okay. No, coś z tym... psiakiem tutaj się podziało, że on za dobry ten unik jakiś zrobił. Cześć Spychuks, witam serdecznie na streamie. To jest postać, słuchajcie, wyzwaniowa, jak najbardziej. Jeżeli zginiemy, no to koniec. Koniec naszej prawie 11-godzinnej wędrówki i katurgi. Ja mam nadzieję, że się uda jakoś to ogarnąć, bo jak nie, no to będzie naprawdę masakra jakaś, nie? Jakby to wyzwanie miało się zakończyć, wiecie, niepowodzeniem. No ale i tak, już nie oszukujmy się, ostatnio to powiedziałem, że mamy... Ostatnio miałem już naprawdę dobre podejście, ale to przybiło poprzednie kurde o wiele, nie? Więc jeżeli zgijemy, to i tak jest git. Ja wiem, to już jest pocieszanie się trochę w obliczu być może przeznaczonej śmierci, tak nawiązując do Elden Ringa, ale no mam nadzieję, że jednak damy radę jakimś cudem to wszystko jeszcze ogarnąć. Dobra. Słuchajcie, nie przeciągam. Mamy Rydwan. Mamy szkielety. Które wcale nie są aż tak słabiutkie, jak mogłoby się wydawać. No to jest w końcu góra Gelmir, więc też nie sam początek gry. Oh shit, on tutaj już zawraca. Oby od nowa, dzięki! Jaką klasę bym polecił w Eldenie, jeśli chciałbym używać broni białej i czarów na broń? Klasę? Tutaj nawraca. Wiesz co, no na pewno coś takiego, jakiegoś kapłana ja bym chyba robił, tak sobie myślę. Ale startowo nie ma to bardzo znaczenia, nie?
No, cokolwiek będzie okej. Tak na dobrą sprawę, jakby spojrzeć. No, chyba najopłacalniej to wychodzi ta klasa, co właśnie nic nie ma, przynajmniej tak w poprzednich Soulsach było, ale z samurajem jest bardzo fajny start. Może nie pod kątem właśnie zaklinania, ale na pewno pod kątem walki bronią białą, to jest super wybór na start. Wow, ale on wytrzymały, zobaczcie. Nie miał takiej chwili nawet, żeby go to wytrąciło z równowagi w jakikolwiek sposób. Znaczy, każdego praktycznie przeciwnika tym atakiem normalnie jesteśmy w stanie poskładać. No bo to jest asasyn, no wiem, no ale to on musi mieć nieco krzepę, kurde. Jakiegoś naprawdę ciężko zbrojnego rycerza nie jesteśmy w stanie takim atakiem obezwładnić, powiedzmy sobie. Znaczy, jesteśmy w stanie, a tego nie, no to... To jest dziwne, nie? Ci wyglądają, ja nie wiem, zawsze mam takie wrażenie, jakby byli iście wyrwani żywcem z Dark Souls 2. Jesteś kozak, oglądam cię od Dark Souls 2, dzięki wielkie. Bardzo mi miło to jeśli oglądasz mnie od Dark Souls 2, tego z pierwszej jakby premiery jeszcze, pierwszej platformy, no to już w ogóle jest mega, bo to wychodziłoby, że mnie oglądasz od, kurczę, ilu? 9 lat? Dobrze mówię? Ja cię kręcę, no. Chyba serio aż tyle. Dobra, moi drodzy. Mamy tak naprawdę pierwszą rzecz ogarniętą. Ja od The Search jakoś, to też mega długo. Ja od Dark Souls 3. Jakkolwiek strasznie to nie brzmi, ale to też już mega długo. O, o. Dzięki bardzo. Cześć, Szako. Dzień dobry. Miło mi tak słyszeć, że jakby tutaj jesteście przez tyle lat jeszcze ze mną na kanale, że nie wpadacie na chwilę tylko. To jest bardzo zawsze takie motywujące. Thank you. Nie wiedząc, że jakoś tą społeczność tworzymy dość spójną i od długiego czasu. Jestem fanem od samego początku. Era film Quickscope, Montage, Demon Souls w 2009. Ja się kręcę, no. Kurde, to były czasy, nie? Black Ops przez... przez całe dnie. Cześć Karolinka, witam serdecznie. No nie, no to było coś. Właśnie Demon's Souls 2009 rok jeszcze. Ale, moi drodzy, ja nie przeciągam tutaj tak naprawdę rozgrywki, bo po prostu lecę teraz tylko ulepszyć łzę i będziemy chyba lecieli z tym Horalu, tak mi się wydaje. To albo się uda, no albo będzie wtopa niesamowita. Nie ma innych opcji, po prostu. Tak sądzę, nie? Więc po prostu wyjdźmy teraz z tego tylko lochu, który w sumie tak na dobrą sprawę mamy już praktycznie załatwiony. On tutaj jeszcze się obróci. To musi być ten run po prostu, no. Będę wzmocniony, będę miał runę aktywną, będę miał przygotowaną postać. Bardziej, bo mamy, no, amulet, który redukuje obrażenia fizyczne o 17%, jak się okazuje, dokładnie, tak bardzo precyzyjnie. Mamy łzę na plus 6, zaraz będzie na plus 7 i na tym się zatrzymujemy już do końca serii prawdopodobnie. No mamy kieł ulepszony, mamy zbroję Radana, zbroję wszechwiedzącego sobie ogarniemy w ten sposób. Dobra, to tu już jest wszystko. Zastanawiałem się jedynie nad tym, czy na przykład sobie świętej przysięgi, czy czegoś takiego tam nie ustawić, ale chyba nie ma to sensu. W sensie na broń poboczną na przykład, żeby takie coś ustawić sobie, nie? No, Hitbox to były legendarne streamy po prostu, naprawdę. Dobra, jest ulepszona łza. I moi drodzy, lecimy już w kierunku, muszę zejść po medalion do HP plus 2, ale i tak równa dużo do... Nie, już myślę, że to będzie git, nie? Co mamy? Znaczy mam nadzieję, jakby... Musi być git. Mam ukrócić na aktywny od wielu, wielu już jakby streamów, bo gdybym go nie miał, to byłbym martwy, nie? Czuję się tutaj poddenerwowany, nie ukrywam, natomiast mam nadzieję, że pójdzie dobrze, że taktyka, jaką sobie obrałem tutaj, no będzie po prostu skuteczna. Niech będzie gotowany krab celem zwiększenia jeszcze bardziej odporności. No i co? No i się wbijamy. Nie ma co tutaj dużo gadać.
Wow, ale było blisko. Zapomniałem, że on tutaj, jak mamy pierwsze podejście, on stoi na samym środku, a nie tak daleko jak wtedy. I to mnie zmyliło już. Niebywale wręcz. Ale dobra. No żeż ty. Trochę nie dociera do mnie, że to jest naprawdę postać wyzwaniowa, słuchajcie. To bardzo niedobrze świadczy. O cholera, bez błyskawic jeszcze lecę, czyli jeszcze trudniej mam. Dobra, nieważne. Zapomniałem o wzmocnieniu. Nie, wiecie co? Wyjdziemy. Spierdzieliłem to, za długo to trwa w pierwszej fazie. Restart będzie, za długo to trwa. No, Mimik też mocno oberwał. Mega mocno oberwał wręcz. Dobra, wszystko działa na streamie. Jest git. Dobra, to zminimalizuję nawet, dla pewności. Nie, jest git. Coś odciął na chwilę. Dobra, powinno być już okej. Dajcie znać, halo, czy żyje? Powinno żyć. Idziemy w tych samych ustawieniach. Dobra. Moi drodzy, raz jeszcze, tym razem na spokojnie. To nie było śmierci, od razu mówię. To było po prostu wyjście za pomocą tej łaski, pomniejszej. To tak, leci krab. Dobra, moi drodzy, podejście numer ostatnie, ale oczywiście nie było żadnej śmierci, po prostu się ewakuowałem i zrąbałem jedną rzecz z ustawieniem. Nie było elektrycznego smaru. Chodźmy teraz na niego. Mam nadzieję, że będzie dobrze. To wszystko się prezentowało. No i on teraz, nie wiadomo dlaczego, ale zaczyna na samym końcu, dzięki czemu mamy znacząco ułatwione zadanie. Wręcz powiem wam tak, to sobie odstawimy i to zostawimy. Dobra, niech będzie. O, żeż ty. No to musi być ofensywne podejście, nie ma innej opcji. Czemu mnie nie trafił? Aha, dobra, bo bańka przecież zadziałała z tej mikstury, no pewnie. Tak po prostu nie byłem przyzwyczajony, że to tak długo działa. Na tym etapie walki już dawno zazwyczaj byłem pozbawiony tego wzmocnienia. Myślę, że krewetę możemy przegryźć. Łza nieprawdopodobne wręcz pęski zebrała, ale on się wykrwawia, moi drodzy. Oj. Dobra, to dużo mu nie dało. No, nie było przebicia, ale to w sumie bez różnicy, bo i tak by nam cutscenka tutaj odłączyła szansę na zjechanie go. I chwila prawdy teraz. Jezus, złapał mnie, zikus! Dobra, ej, nie jest źle. Kreweta daje radę, nie? I talizman redukujący obrażenia fizyczne naprawdę dają radę. Oh, shit. No, niedobrze. Niech będzie kreweta. Błyskawice już nie mają sensu w tej fazie. Ale paniczne podejście. Były takie ładne. Na tej postaci, co sobie go odświeżyłem. No i proszę. Zabrał mi go! I teraz ktoś powie, wow, za ci grę zrobiła, bo ci go dobił. Gdzie krwawienie mu nabiłem, ale jest, moi drodzy, mamy to, jest easy. Lecimy dalej w takim razie. Kurde, pięknie. 300 tysięcy run mamy. Mamy do tego jeszcze wizerunek, który oczywiście możemy zużyć. Można też w razie potrzeby go zduplikować, co w sumie nie jest to głupim pomysłem, szczerze mówiąc. Ale aby to uczynić,
Ale teraz tak, trzeba się zastanowić, co konkretnie ulepszyć. Ja myślę, że wypadałoby dać troszeczkę wytrzymałość z uwagi na to, że na bestii, eldeńskiej bestii, będziemy musieli dużo biegać, na Radagonie jeszcze więcej uników niż na Horalu, no ale też przydałyby się obrażenia, które są żenująco niskie, więc chyba tak równo byśmy mogli to ulepszyć. Nie wiem, czy coś takiego byśmy sobie nawet nie zrobili. I słuchajcie, na setny poziom byśmy wskoczyli, nie? To nawet, nawet by brzmiało dobrze, myślę. Aby to tak wyglądało. 6-3-6 obrażeń. No. Gdybyśmy dali tutaj, to by było mniej. Więc nie jest źle. No jak na finalnego bossa, to niestety jest dość mało. Mogło być znacznie więcej, to wszystko ogarnięte. No ale dobra, to co? Słuchajcie, w sumie tak, chwila przemyślenia taktyki i ciśniemy dalej, bo jeżeli chodzi o Radagona, to tam może jakieś wzmocnienie będzie miało sens, może on nie będzie miał jakiejś odporności, no bo eldeńska bestia, to już wiemy, że on jest ona jest odporna na praktycznie wszystkie statusy, nie? Także 11 godzin, 2 minuty i 12, słuchajcie, sekund, 13 sekund.